Nazywam się Piotr Śliwiński, jestem podróżnikiem i odbyłem 12 wypraw dookoła świata. Jestem też himalaistą i zdobyłem 8 szczytów korony Ziemi, w tym Mount Everest. W ostatnim czasie, gdy podróże były utrudnione, zamieszkałem w jurcie mongolskiej, w której mieszkam ponad 1,5 roku. W swoich podróżach dookoła świata obserwowałem wiele konstrukcji i budowli, w których mieszkają ludzie. Spotkałem okrągłe konstrukcje i w Afryce, i w Azji. Zdecydowanie wygodniej mieszka mi się w jurcie mongolskiej. W swoich podróżach po Mongolii miałem możliwość przyjrzeć się, jak się buduje jurty, i od wielu swoich przyjaciół z Mongolii nauczyłem się, jak powstają te konstrukcje. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, studiowałem na Politechnice Krakowskiej, więc moje wykształcenie w tym momencie połączyło się z moją pasją do podróży, z których przywiozłem taką ciekawą konstrukcję. Wykorzystując swoją wiedzę i wiedzę i doświadczenie naukowców i pracowników Politechniki Krakowskiej, zastosowaliśmy kilka modyfikacji. Przeprowadziliśmy też wiele badań naukowych, które zaowocowały nawet artykułami. I każda kolejna budowla, każda kolejna zbudowana przeze mnie jurta jest ulepszana i poprawiana. Jurty mongolskie, które buduję, w których mieszkam, stanowią wielką atrakcję i są miejscem, które przyciąga ludzi ciekawych świata, osoby, które chcą zobaczyć inną kulturę, zobaczyć inny styl życia. Budowałem jurty dla osób indywidualnych, dla firm, instytucji, a ostatnio nawet zdarzyło się, że zbudowałem kilka jurt dla leśnych przedszkoli. Jesienią roku 2021 zbudowałem kolejną jurtę, też dla leśnego przedszkola, w Szynwałdzie, koło Tarnowa. Myślę, że dzieci w leśnym przedszkolu, które będą przebywały w tej mongolskiej jurcie, będą mogły poczuć ten klimat z odległych stron świata.